Dzień dobry, kochani. Zapraszam wodniki na czytanie na miłość. Drogie wodniki, to jest czytanie na miłość na sierpień 2023 roku. Czytanie ogólne dla wszystkich, dla osób, które są same, dla singli, dla osób w relacjach, w związkach, czy też w jakiejkolwiek znajomości, gdzie chcielibyście wiedzieć, jak wygląda Wasza obecna sytuacja, co pomaga lub co przeszkadza tej sytuacji, tej relacji, tej znajomości, czy Waszemu związkowi, co przyniesie w nim niedaleka przyszłość oraz jaka rada lub jaki wynik, w zależności co będzie chciało nam się pokazać. Najpierw zaczniemy od karty opiekuńczej dla wodników na miesiąc wrzesień 2023 roku. Wodniki, wrzesień 2023 roku. Wrzesień 2023 roku. Karta opiekuńcza dla wodników. Wodniku, wodniczko, przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. O, i przyda się wodnikom najwyraźniej w tym miesiącu wrześniu coś, co sprawi Wam przyjemność, coś, co pozwoli Wam, kochani, się zrelaksować, przyjemnie spędzić czas. Coś, co wyzwoli być może więcej zadowolenia, więcej radości, więcej przyjemności. Moi drodzy, coś, co natchnie Was większą energią, doładuje po prostu. Tak, warto coś zrobić po prostu tylko dla zabawy we wrześniu. Drogi wodniki, pamiętajcie też o tym, czym jest przyjemność, bo to tutaj jest kluczowe, że oprócz obowiązków, zobowiązań, rzeczy przyjemnych, rzeczy przyziemnych, mamy też przyjemność. Szczęście, które jest w nas samych, wokół, byłoby niczym, gdyby nie było odpowiednio, kochani, pielęgnowane, podlewane. Gdybyśmy nie dbali o to szczęście, nie sprawiałoby nam to takiej przyjemności. Ale też przyjemność rzeczywiście od czasu do czasu trzeba sobie sprawiać, poza pracą, poza ciężkimi, trudnymi czasem wyzwaniami. Warto po prostu korzystać od czasu do czasu z przyjemności, z przyjemnych chwil, z przyjemnych. I też to jest trochę tak, że czasem, aby sprawić sobie jakąś przyjemność, trzeba naprawdę niewiele, a czasem potrzeba jest zmienić zupełnie otoczenie, miejsce, tak? Wybrać się dokądś na przykład. Chociażby na krótko, ale rzeczywiście niech to będzie czas i miejsce, które sprawi Wam po prostu przyjemność, bo to daje energię do życia i faktycznie tworzy życie, tak? Przyjemność jest jednym z tych składników, który tworzy życie i bez niego, no, byłoby trudno. Dobra, wodniki. Co dla Was wrzesień miłość 2023? Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji, wodniku? O, rycerz mieczy, to wy. Tak, to zdecydowanie wy, to wasza karta. Co więcej, rycerz mieczy, to nie, to jest w zasadzie bliźniak, to nie wy. Król mieczy to wodnik. To karta teoretycznie bliźniaka, ale nie musi być. Jesteście w energii rycerza mieczy. Co pomaga lub co przeszkadza tej sytuacji, tej relacji, tej znajomości? Siedem kielichów.
Co przyniesie niedaleka przyszłość? A słońce przyniesie, bardzo proszę. Przyniesie Wam najszczęśliwszą kartę w tarocie. Sukces, spełnienie marzeń, pragnień, albo przynajmniej jakiegoś jednego. Rada lub wynik? Sześć pentakli. Sześć pentakli. A co w tle? A w tle mamy cztery buławy. Gwiazdę, a to już Wasza karta wodnikowa. Oraz pustelnik, eremit. No dobrze. No to tak, zajmując się tym tłem, drogie wodniki, jest tutaj jakiś dobrobyt. Czwóreczka to karta dobrobytu, bezpieczeństwa. Takiego bezpieczeństwa zarówno emocjonalnego, jak i materialnego. Bo buławy mówią o, owszem, o działaniu, o akcji, o dynamice. Mówią o właśnie trochę tych przyjemnościach, wiecie? Tak, bo to ewidentnie może być, moi drodzy, właśnie, to są jakieś radosne nadchodzące wydarzenia. To może być właśnie czas odprężenia, czas zabawy i to bardzo mocno będziecie korzystać, kochani, z przyjemności po prostu. Z życia w końcu zaczniecie może korzystać. Może tak być, może wcześniej nie było na to czasu. Tak, tutaj mogą być liczne spotkania towarzyskie, ale nie tylko, ponieważ tu jest duża szansa powodzenia w relacjach, w uczuciach. Wszelkie plany uczuciowe tutaj, kochani, i w ogóle w relacjach mają szansę realizacji. Możecie dostać zaproszenie na jakąś uroczystość weselną. To jest dobry czas na zawieranie też nowych znajomości i dla wszystkich relacji, związków, niezależnie czy nowych, czy istniejących, jest to cztery buławy mówią o stabilizacji, o trwałości związku. Więc bardzo ładnie, ponieważ tutaj jest pomyślność w sprawach uczuciowych i w związkach istniejących. Gwiazda, no to nie trzeba już więcej mówić, że jest tutaj jakaś nadzieja, jest tutaj wiara w to, że wszystko się uda. Być może nadzieja właśnie w to, że jakieś troski, może jakieś cierpienia, może cierpienia to nie, ale jakieś troski, jakieś problemy uda się rozwiązać. Tutaj jakby wszystko, no właśnie, wszystko zaczyna się spełniać, klarować. Gwiazda mówi o nadziei na spełnienie marzeń, na spełnienie pragnień i o tym, że one się faktycznie mają szansę realizować. W gwieździe jest też możliwość zajścia w ciążę, tym bardziej przy karcie czwórki bezpieczeństwa, tutaj może być ciąża i taka stabilizacja, trwałość, tak? A w w pustelniku, moje drogie wodniki, no tutaj może trochę tak być, że jakby możecie dojść do wniosku we wrześniu, że trochę chcieliście jakby poznać jakąś prawdę, idąc swoją własną drogą, i zorientujecie się, że doznacie oświecenia, a to oświecenie pozwoli Wam na stwierdzenie, że być może miesiąc będzie miesiącem, w którym uda Wam się poznać samych siebie. Może Was to trochę zaskoczyć, ale może właśnie to będzie ta nadzieja na spełnienie pragnienia, marzenia lub w ogóle na to, że wszystko się uda. Że to będzie trwałe, stabilne, dlatego, że Wy troszeczkę poznając siebie we wrześniu, no właśnie poznacie taką prawdę o sobie, która owszem, może Was zaskoczyć, ale to będzie coś bardzo pozytywnego, to będzie coś, co da Wam nadzieję na to, że teraz, od teraz już będzie tylko dobrze, tak? Już będzie tylko lepiej. No, wiecie, różne sytuacje, każdy z Was ma jakby inne. A ta prawda mogłaby powiedzieć bardzo wiele o Was samych. O tym, że odkrywając siebie, będziecie po prostu zadowoleni z tego odkrycia. To może być bardzo duża radość, bardzo duże szczęście dla Was. No właśnie, może w związku z tym będzie też to świętowanie. Ale okej. Okay. Wy w tej sytuacji, wy w tej relacji to rycerz mieczy. Rycerz
Rycerz Mieczy, drogie wodniki, więc no właśnie, może obecnie jest trochę tak, że u kogoś jest chłód, oziębienie w relacji, ale jeśli tak jest, to musicie troszeczkę podjąć takie bardziej nieszablonowe, niestandardowe myślenie. Myślenie o relacji, o Was, o całości, jako o... No właśnie, o całości, nie jako o jednostkach. Kochani, to może troszeczkę tak być, że może w obecnej sytuacji jest ktoś, kto pojawiła się osoba nagle, troszeczkę zawraca Wam cztery literki, ale Wam to się podoba. Natomiast może tak być, że ktoś może pojawić się tak naprawdę nie wiadomo skąd, zawrócić Wam w głowie, czyli pojawić się nagle, szybko. To taka taka lotna energia i tak szybko jak ktoś się pojawił, tak szybko odejdzie, zniknie. Może być taka sytuacja i Wy możecie być, kochani, również w takiej energii. To niekoniecznie może być jakaś osoba, z którą będziecie mieć do czynienia, bo to możecie być Wy. Bo to w końcu Wasza sytuacja, Wasza karta na ten nadchodzący miesiąc wrzesień. No i troszeczkę możecie tacy, kochani, być, że pojawicie się gdzieś, zawrócicie komuś w głowie i zrobicie to, co będziecie chcieć, a później znikniecie. No, możecie mieć taki chwilowy, kochani, przypływ no właśnie, wykorzystania jakby sytuacji, ale wtedy liczcie się z tym, że no, chyba, że ta sytuacja ma teraz miejsce i należy liczyć się z nieporozumieniami, z nieporozumieniem w związku z tym, ze sprzeczką, z kłótnią, tak? Tutaj może być, no właśnie, ta jakaś taka krótko jednodniowa podróż w związku z tym zamieszanie, jakieś wymiany wiadomości. No i tutaj ktoś może się posilić na taki odważny czyn. No właśnie, odważny czyn to znaczy, że możecie zechcieć się na przykład z kimś spotkać, zawrócić komuś w głowie, a później uciec, po prostu uciec, moi drodzy. Tak, czasem to jest możliwe, wbrew pozorom. I no tutaj będzie szybka komunikacja, gonitwa, wyścig. Tutaj może, kochani... Tu może być też złośliwość. Pytanie, czy Wasza, czy Wy będziecie wobec kogoś złośliwy, czy ktoś wobec Was będzie złośliwy. Może tak być. Możecie mieć do czynienia z taką właśnie złośliwą osobą trochę. No chyba, że będzie Wam chciał partner, partnerka zrobić na złość, ale raczej nie, bo to raczej Wasza energia, więc bardziej Wy chcielibyście zrobić komuś na złość. Ale nie posądzajmy nikogo, kochani, o taką strategię. Dlatego, że bardziej tu będzie chodziło o to, że po prostu szybko się znudzicie, tak? Będziecie się szybko nudzić i faktycznie możecie się z kimś szybko znudzić. Ale to tak bardziej dla nowych relacji, dla nowych znajomości, dla osób, tak? Które mają coś nowego. Natomiast tak jak mówiłam, w relacjach, w związkach stałych, to bardziej chodzi o nieszablonowe, niestandardowe myślenie. O to, aby ten chłód czy tą jakąś oziębłość zamienić, kochani, w bardziej wyższą temperaturę związku i sypialni. Co pomaga, co przeszkadza? 7 kielichów. Widzicie, przeszkadza iluzoryczne myślenie. Przeszkadza może komuś platoniczna miłość, czyjaś, jakieś fantazje, złudzenia i mrzonki. Przeszkadzać może niezdecydowanie co do decyzji, nie wiem, co do osoby. Która oferta, która osoba. Może co do stabilizacji, co do ugruntowania, nie wiem, co do miejsca zamieszkania, czy tu, czy z tą osobą, czy z tą osobą. To jest takie trochę zatracanie się w marzeniach, zastanawianie się być może z którą osobą, jakby to wyglądało. Oczywiście z tą, którą ewentualnie macie na uwadze. Dużo różnych wizji na temat związków, relacji i problem z wyborem najlepszego rozwiązania. No właśnie. Tutaj przeszkadzać może bardzo mocno Wam to, że idealizujecie może jakąś przyszłą partnerkę, przyszłego partnera i pozostajecie w sferze marzeń, znaczy marzeń, złudzeń, mrzonek, iluzji, bo tak naprawdę najbardziej przeszkadza tutaj brak działania, pozostawanie po prostu no właśnie
Pozostawanie w takich nierealnych oczekiwaniach, wysokich wymaganiach wobec drugiej osoby, być może też uleganie pokusom i problem z wyborem drugiej osoby. Przeszkadzać może mnogość wyboru, tak? Dużo osób, niezdecydowanie, tak jak mówiłam, i pozostawanie to w sferze marzeń, brak działania. Przeszkadza przede wszystkim to, że nie ma tego działania, nic nie idzie do przodu, nie ma decyzji. No. Ale, moje drogie wodniki i wodniczki, w nadchodzącej przyszłości jest słoneczko. A słoneczko, kochani, już mówi nam o tym, że nastąpi sukces, nastąpi spełnienie. Nadejdą te radosne chwile, które mamy i w czterech buławach. No mamy trochę i mamy tą gwiazdę. Kochani, tutaj macie do czynienia, a jeśli jeszcze nie macie, to będziecie mieć z osobą, która będzie wzbudzała zaufanie, szacunek, sympatię. Osoba będzie cieszyła się poważaniem społecznym. Moi kochani, ta Słońce zapowiada okres stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa w waszych relacjach, związkach, w waszej komunikacji, waszej znajomości. Te uczucia będą widoczne jak na dłoni i wszystkie relacje będą niosły harmonię i zrozumienie. Ale to nie wszystko. Dlaczego nie wszystko? Bo, moi kochani, tutaj jest możliwość narodzin dziecka, jest możliwość ciąży też, bo mamy dwie karty. Gwiazdę mamy w tle i tutaj mamy niedalekie przyszłości słońce. Może być zajście w ciąży, mogą być narodziny dziecka. Tak, z tego powodu też mogą być dobre wiadomości i radość. Jak najbardziej. No i tutaj już was czeka powodzenie w realizacji wszelkich planów. Te znajomości, które nawiążecie, przyniosą wam korzyść i osiągacie jakieś w niedalekiej przyszłości całkowite zwycięstwo, całkowite spełnienie, kochani, sukces. Bardzo pięknie, bo macie też wzajemne wsparcie, umiecie wzajemnie na sobie polegać z partnerem, z partnerką. Stąd będziecie mieć wspólną radość, być może radość narodzin dziecka też, albo po prostu z tego, jak silny jest wasz związek, jak silna jest wasza relacja, jak silne są wasze więzi. Więzi, tak? Tak. Bardzo pięknie. Co w Radzie? A w Radzie 6 pentakli. No i widzicie, te 6 pentakli mówi właśnie o partnerstwie, mówi o równowadze w związku, w relacji, która nadejdzie, mówi o wzajemnym w siebie wspieraniu nawzajem. Związek opiera się i relacja będzie opierała się na uczciwości, będzie rozwijała się w dobrym kierunku. W wyniku tego, moi drodzy, jeden partner będzie dbał o potrzeby drugiego, jedna partnerka też o potrzeby drugiej osoby. Wiecie, że w kryzysowych sytuacjach możecie na siebie liczyć, macie tego świadomość też. Moi drodzy, jeżeli ktoś pozostaje na koniec jakimś cudem singlem, singielką, no to kochani, wiedzcie o tym, że 6 monet mówi wam, że jest w otoczeniu osoba wam bardzo życzliwa. Trzeba dostrzec, zauważyć, zwrócić uwagę, kto to jest w tym otoczeniu waszym najbliższym, bo bliższym, dalszym, no bo ewidentnie jest to dobry materiał do znajomości, do relacji. Jako rada 6 monet mogłaby powiedzieć wam, abyście rozwijali w sobie wielkoduszność. Ponieważ 6 pentakli jest kartą hojności, stabilizacji, dobrobytu, pomocy, pomagania innym, otrzymywania pomocy od innych, przyjmowania tej pomocy od kogoś. Owszem, tak może też być w waszym przypadku, ale jako rada chodzi o rozwijanie w sobie wielkoduszności, czyli aby też coś bezinteresownie po prostu, to znaczy coś, no komuś, no nie komuś, bo nie mówimy tu o jakiejś osobie nie wiadomo jakiej, tylko mówimy tutaj o rozkładzie na miłość, więc o osobie, którą macie na myśli w miłości, w relacji, w związku, czy to jest wasza osoba w związku, czy do związku, którą macie na myśli w obecnej sytuacji.
No to kochani, jeżeli chcemy tutaj poprawić tą, zachować przede wszystkim tą równowagę, bo szóstka pentakli mówi o nadejściu równowagi, aby otrzymać, uzyskać w wyniku równowagę, partnerstwo, wzajemne wspieranie siebie nawzajem, no to być może chodzi o to, abyście wyrównali energię. Może jedna strona z czegoś daje więcej niż wydajecie, więc wyrównajcie energię, skoro jest do w radzie ta rozwijanie wielkoduszności, czyli najwyraźniej coś komuś może powinniście, nie wiem, ofiarować, pomóc, cokolwiek, odwdzięczyć się. Trudno powiedzieć, każdy z Was ma inną sytuację. I tyle, moje drogie wodniki. Pamiętajcie, aby zrobić coś tylko dla zabawy, dla przyjemności. Miłości życzę i do następnego razu. Buziaki, pa, pa.